To jak wejść na głębinę, jak wielka wyprawa, jak wspinanie się w góry na odległe szczyty, jak podróż na kontynent jeszcze nieodkryty. Bo ona gdzieś w chmurach i w podniebnym locie zbiera hymny pochwalne, kwiaty, melodie urocze. Wiruje i zatacza kręgi niedosięgłe i tworzy nowe światy, krainy rozległe. Już nie chodzi po ziemi, nie zrobi wykładu, nie zachwyci uśmiechem, nie pogrozi palcem. Już nie dotrzemy do niej, bo na swym parnasie gra nowe role, gra już w innym czasie. Nie przyjdzie na mój benefis, choć tak bardzo chciała. Znów jakieś ryby dla mnie gotowała. Nie powie o swych troskach i o swych radościach, o swych nadziejach i o swych boleściach. Była mi kumplem, recenzentem, a innym razem doradcą, przyjacielem. Odeszła pięknie i dostojnie, jak dzielny żołnierz po wygranej wojnie.